Cześć i czołem, z tej strony Ola. Witam wszystkich na kanale. Jakiś czas temu dostałam bardzo ciekawe zadanie od pewnego pana Szymona. Pozdrawiam, panie Szymonie. Żeby narysować Batmana na bardzo ciekawym blanku oraz w bardzo ciekawym zestawieniu, które no jest dosyć niecodzienne i zabawne. I mogłoby się wydawać, że śmieszny Batman to trochę oksymoron, ale jak zajrzymy w zagłębia internetu, to okazuje się, że Batman jest dosyć memiczną postacią. Jakby się tak zastanowić, to Batman jest chyba najbardziej memicznym superbohaterem, zaraz obok He-Mana, mojego nowego idola, jak widzicie. W tym momencie natomiast najważniejsze jest przełożyć moje pomysły, które znajdują się w mojej głowie i jest ich dosyć sporo na papier, dlatego przechodzimy do szkicowania. Że te szkice wydają się trochę niecodzienne i trochę dziwne. Ale już wam powiedziałam, że to jest dosyć niecodzienne przedstawienie Batmana i zaraz do wszystkiego dojdziemy. Ale najpierw chciałabym wam pokazać ten niecodzienny blank. Jest on bardzo ciekawy pod tym względem, że pierwszy raz się z czymś takim zetknęłam. Przede wszystkim blank kojarzy mi się z tym, jak sama nazwa wskazuje, że okładka jest czysta, to znaczy biała. No bo też na takim papierze najłatwiej się rysuje, bo mamy najszerszą gamę kolorów, jaką można wykorzystać do wykonania rysunku. Natomiast ten blank nie dość, że jest szary, to jeszcze ma fakturę marmurkową. Szczerze mówiąc, to w internecie widziałam bardzo, ale to bardzo wiele blanków i jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ale muszę przyznać, że jest on bardzo ładny, robi robotę i dzięki temu nie muszę malować tła, ponieważ jest już praktycznie gotowe. Sam tytuł blanka to Batman Black and White, czyli jak sama nazwa wskazuje, wszystko będzie czarno-białe. I tak właśnie jest w środku. Cała antologia jest czarno-biała. A mówię tutaj antologia, ponieważ nie jest to jeden konkretny zeszyt komiksowy z jakimś tam numerem Batmana, który został tutaj wydany, tylko jest to antologia różnych bardzo krótkich historyjek komiksowych o Batmanie, wydane w czerni i bieli, które pochodzą od różnych scenarzystów i artystów. Całość prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, ponieważ zdecydowanie widać, że to jest antologia. Mamy tutaj przedstawione bardzo różne tony tych poszczególnych historyjek. Mamy tutaj rysunki od naprawdę podchodzących pod realizm do takich bardzo mocno stylizowanych, wręcz przestylizowanych. W każdym razie cały blank prezentuje się naprawdę interesująco i już nie mogę się doczekać, kiedy przełożę swoje pomysły na tę właśnie okładkę. No więc jak już o tym wspomniałam, przechodzimy do rysowania. Wracając do treści samego blanka i dlaczego te szkice były tak dziwne. Samo przedstawienie i sam pomysł miał być bardzo niecodzienny, tak jak już mówiłam, również bardzo memiczny. Natomiast sam pan Szymon miał bardzo oryginalny pomysł. Czytał on w tamtym czasie taką książkę jak Sprawiedliwość owiec. Jest to historia o tym, jak biedne stado owieczek zostaje w bardzo brutalny sposób pozbawione pasterza, w bardzo brutalnych i tajemniczych okolicznościach. I w związku z tym próbują dojść do tego, jak to się właściwie wydarzyło. Z drugiej strony mamy Batmana, czyli najlepszego detektywa na świecie. No i cóż, połączenie nasuwa się samo, więc pan Szymon stwierdził, że chciałby to wszystko... Mogłoby się wydawać, że połączenie Batmana i owcy jest dosyć sprzeczne, nie pasuje to do siebie, ale bat-owca to brzmi tak wdzięcznie, choć tak naprawdę to baran, bo wiecie... ma rogi. Jeżeli chodzi o sam pomysł na okładkę, to bardzo kusił mnie ten pomysł, gdzie mieliśmy bat-owcę i przedstawienie kobiety kotokrowy. Natomiast stanęło na tym pomyśle, gdzie bat-owca jest na miejscu zbrodni i rozwiązuje zagadkę kryminalną. A dokładnie trzyma w worku na dowody narzędzie zbrodni, to znaczy maszynkę do strzyżenia owiec. Być może to pogróżki w stronę Batmana, owcy. Barana. Natomiast jeszcze jednym małym zaleceniem było to, żeby wprowadzić jakiś kolor, na przykład czerwony, który tutaj by idealnie pasował do tego właśnie miejsca zbrodni. Lub może w tym przypadku narzędzia zbrodni. Taki styl rysowania w takiej gamie kolorystycznej nosi swoją nazwę i jest to Black and White and Blood. Jest to bardzo charakterystyczny dobór kolorystyczny, często wykorzystywany przez grafików. Ja coś takiego kojarzę na przykład z Sin City, ze Zmierzchu. Znaczy nie oglądałam, widziałam tylko kadry.
Czy na przykład na tych wszędzie porozwieszanych plakatach, gdzie mamy czarno-białe miasto i czerwony londyński autobus. Natomiast jeżeli chodzi o samą technikę, to wybrałam oczywiście tusz oraz kopiki, ponieważ to jest chyba najwygodniejszy sposób na rysowanie po takiej okładce. Tusz jest bardzo mocno kryjący, więc z łatwością pokrywałam miejsca, które miały być pokryte czarną kreską. Natomiast jeżeli chodzi o samą wygodę pracowania na tej okładce, to muszę przyznać, że ten papier był cudowny. Tusz bardzo szybko w niego wchłaniał, przez to bardzo szybko wysychał i moja praca dzięki temu była znacznie przyspieszona. Natomiast ten papier ma taką gładką, matową fakturę, i dzięki temu ta powierzchnia zamalowana tuszem jest taka super gładka. Nie ma tych pociągnięć pędzla i dzięki temu to wyglądało po prostu cudownie. Tak naprawdę cała praca została wykonana tuszem. Później oczywiście jeszcze dodałam parę efektów kopikami, to znaczy trochę dodałam cieniowania szarymi odcieniami. Czerwone akcenty kolorystyczne oczywiście też zostały wykonane kopikami. No i jeszcze gdzieniegdzie dodałam białej poski, ale dodawałam ją tylko w tych miejscach, gdzie nałożony był czarny tusz lub szary kopik, ponieważ na tej szarej okładce zupełnie tej poski nie było widać. Nie wiem dlaczego, zupełnie nie chciała się trzymać tej okładki. Natomiast na warstwie z tuszu lub z kopika bez problemu. Finalnie cała praca prezentuje się w ten sposób. I ostatecznie miała być to niespodzianka dla pana Szymona, to znaczy on mi dał swoje zalecenia odnośnie tej fuzji Batmana i owcy oraz kolorystyki. Ja całkowicie miałam wymyślić, jak to przedstawienie będzie miało wyglądać i jak zrobię tę fuzję, ale ostatecznie pan Szymon nie chciał widzieć tej okładki, dopóki nie przyjdzie do niego pocztą i nie otworzy jej u siebie. To znaczy nie wysyłałam mu wcześniej zdjęć po skończeniu całej okładki. I muszę przyznać, że było to dosyć stresujące, bo zawsze jest to ryzyko, że klientowi nie spodoba się to, co się narysowało, ale na szczęście odetchnęłam z ulgą, bo panu Szymonowi to się bardzo spodobało, za co bardzo dziękuję. Chciałabym was jeszcze zaprosić na moje media społecznościowe, Facebooka i Instagrama. Linki oczywiście macie w opisie. Tam oczywiście w miarę regularnie publikuję swoje prace lub kadry z komiksów, które aktualnie wykonuję. No i tam oczywiście też dokładnie możecie się przyjrzeć temu rysunkowi, który dzisiaj wykonałam. Oprócz tego, jeżeli film wam się podobał, to zapraszam do sekcji komentarzy oraz dania łapki w górę. A jeżeli moje materiały wam się podobają i chcecie być na bieżąco, to zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj i kliknięcia w dzwona. Polecam. A na dzisiaj to już będzie wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do następnego.